Cześć, nazywam się Samuel i na polskim YouTubie znany jestem z tego, że uczę, gadam, wymądrzam się i generalnie opowiadam o tym, jak się maluje figurki. Krótka od razu informacja dla moich regularnych widzów. Zerknijcie sobie na ten konkretnie czas, na koniec filmu, bo tam mam wam do przekazania pewną rzecz. Natomiast jeśli oglądasz ten film, to zakładam, że albo dlatego, że ktoś ci go podesłał, albo dlatego, że algorytmy ci po prostu go podrzuciły, no albo może rozważasz wejście w nowe hobby, albo chcesz do niego wrócić po latach. Chciałbym ci dzisiaj powiedzieć, dlaczego malowanie figurek to jest fajne hobby, właściwie na czym polega tak naprawdę, w takim telegraficznym skrócie, oraz czemu moim zdaniem żyjemy wręcz w idealnych czasach do tego, żeby wejść w to hobby. Daję sobie prawo do tego, żeby jakkolwiek wypowiadać się o temacie, ponieważ zajmuję się tym zawodowo już od lat, prowadzę ten kanał już też jakiś czas, więc wydaje mi się, że coś tam mniej więcej wiem na temat tego, jak się maluje figurki. I od razu chciałbym wam zaznaczyć, że malowanie figurek to nie jest to samo hobby jak granie w gry figurkowe czy zbieranie całych wielkich armii. To są jakby, te rzeczy się łączą, ale wcale nie muszą. Zresztą całkiem dobrze opisał to chociażby Henry Cavill. Is it World of Warcraft? Warhammer. Warhammer. You paint by hand? Yes, yeah. Does everyone do that or can you buy them already painted? No, you have to paint them, but it's just how much effort you put into it. And you put a lot of effort. There's the painting modeling side of the hobby and then there's the gaming side of the hobby. Oh, can you paint them? What do you do with them then, Henry? Then you put them together in little armies and you fight against someone else's army. Do you invite people over? Yeah. Yeah, okay. Can I come over and paint? You can. Absolutely. It sounds amazing. Yeah. No dobrze, to teraz chodźmy do mojego studia i ja wam pokażę, jak to generalnie przebiega i o co w tym chodzi. I dlaczego moim zdaniem to fajne. Przede wszystkim, jak widzicie, model na początku jest pokryty czymś czarnym, to jest tak zwany podkład. Chodzi tylko o to, żeby zabezpieczyć plastik i sprawić, żeby farba się do czegoś lepiej przyczepiała. Wybór podkładu, konkretnie koloru jego, no to już jest kwestia dodatkowa, ale nie będę wam tłumaczyć dlaczego, od tego są osobne filmy. Jak widzicie, farbę nakłada się przy pomocy pędzla. Ja w tym przypadku używam pędzla syntetycznego, ponieważ tego typu pędzel dobrze sobie radzi z farbą metaliczną. No a tak wygląda farbka do figurek. W tym przypadku jest to farba matowa, niebieska, jest to farba akrylowa i tutaj już używam innego pędzla, takiego bardziej precyzyjnego. On ma po prostu taki ostry czubek, dzięki czemu łatwiej jest mi jakieś takie mniejsze miejsca zamalować i nie wyjechać poza krawędzie i nie zamalować sobie tego, co wcześniej pomalowałem na złoto. Model mam umieszczony na takim specjalnym uchwycie, żeby wygodniej mi się po prostu malowało. Gdybym trzymał go za tą podstawkę, na której stoi, no byłoby mi zdecydowanie trudniej. Wybór kolorów tak naprawdę zależy od was, chociaż zazwyczaj producent pokazuje jakiś taki sugerowany schemat kolorystyczny. No ja zdecydowałem, że tutaj będzie niebieski w różnych odcieniach, więc nakładam jeszcze do tego inny kolor niebieski, to jest ultramaryna. I jak widzicie, ona no nie kryje tak dobrze jak farba, której wcześniej używałem, ponieważ różne farby do figurek, zresztą nie tylko, różne farby akrylowe mają różny poziom krycia, co nie oznacza, że te, które mniej kryją, są gorsze albo lepsze. Po prostu to jest inna właściwość i do niektórych rzeczy przydaje się bardziej, a do niektórych przydaje się mniej. W przypadku farb, które no, kryją gorzej, po prostu trzeba nałożyć później, w momencie kiedy oczywiście farba wyschnie, drugą warstwę zazwyczaj, o dokładnie tak, żeby przykryć to, co było pod spodem. Gdybym użył jaśniejszego podkładu, no to przykrycie tego byłoby dużo prostsze, ale też nie ma tragedii. Bo jak widzicie, tutaj używam farby turkusowej, która praktycznie kryje za jednym podejściem i nie ma z tym żadnego problemu. Farby oczywiście są rozrabiane, to znaczy to nie jest tak, że ja sobie wylewam je gdzieś na paletę i tak prosto stópki maluję, tylko zawsze dodaję trochę do nich wody, żeby były troszkę bardziej rzadkie. Jak widzicie, ja co jakiś czas sięgam w prawą stronę, tam mam paletę, mokrą paletę, ale o tym też więcej w dedykowanym materiale sobie się dowiecie. Zdecydowałem użyć tutaj czerwonego, więc nakładam jeszcze w tym miejscu.
i parę detali, które zostaną pomalowane na szaro oraz na brązowo. Generalnie zależy mi na tym, żeby nie zostawiać żadnego jakiegoś takiego elementu na tej figurce niepomalowanego. Czasami jak nie mam pomysłu, to właśnie sięgam po szary albo brązowy, to są takie bezpieczne kolory. Możecie zauważyć czasami po boku tej figurki, że są takie szczeliny. Specjalnie je zostawiłem w tym przypadku, ponieważ większość osób początkujących nie wie o tym, że trzeba coś z tym zrobić i jak powinno się coś z tym zrobić, więc później zauważycie, że podczas malowania będzie to po prostu widać. Te szczeliny normalnie się zalepia specjalną masą modelarską, no ale to jest już taka dodatkowa rzecz, którą myślę, że nie trzeba się przyjmować przy pierwszych figurkach. To też jeszcze zależy, jakie wybierzecie jako pierwsze swoje. Ostatnie elementy maluję w tym przypadku farbą metaliczną. Nie używam tutaj syntetycznego pędzla, a to tylko i wyłącznie dlatego, że mam dedykowany pędzelek do metalików, do takich drobnych rzeczy. Jest to pędzel naturalny, natomiast generalnie wolę używać do farb metalicznych pędzli syntetycznych, ponieważ łatwiej się to robi, no i też nie szkoda takiego pędzla. Dla przykładu pędzel naturalny potrafi kosztować 20 zł i więcej, a pędzel syntetyczny nawet 2-3 zł. Więc to cóż, ja akurat taki mam, ponieważ ten mi się trochę zepsuł, więc stwierdziłem, że go i tak będę używać do czegoś. Decyduje się tutaj ten element, mimo że wcześniej pomalowany na złoto, zamalować na srebrno, tylko po to, żeby po prostu wprowadzić trochę więcej srebra w okolice, żeby nie było tak nudno. I tutaj mam znowu syntetyczny pędzel, którym nakładam farbę na podstawkę. Jest to farba szara i to jest pędzel płaski. Generalnie zazwyczaj w malarstwie figurkowym używamy pędzli okrągłych, takie jak te poprzednie, co widzieliście, albo z ostrym czubkiem, albo niekoniecznie. Natomiast takie pędzle płaskie też czasami się przydają do niewielu rzeczy. I to, co teraz robię, to jest tak zwana technika suchego pędzla. Czyli pędzel nie jest moczony w wodzie, jest tylko zamoczony delikatnie w farbie. Też nadmiar tej farby jest wycierany w ręcznik, dzięki czemu robię taką przecierkę, jak widzicie. O! A teraz postanowiłem jeszcze pomalować jasnym zielonym, niestety autofokus tutaj nie chciał ze mną współpracować, listki, które znajdowały się na podstawce, no cóż. I w momencie, kiedy farba nam całkowicie wyschnie, nakładamy tak zwanego washa. To jest, moi drodzy Państwo, to nie jest farba, to jest taka substancja, taki roztwór, który jest zazwyczaj w jakimś ciemnym kolorze. I chodzi o to, żeby nałożyć ten roztwór na figurkę. I to jest pierwsza taka fajna rzecz, która odróżnia figurki od malarstwa, no, takiego klasycznego, na płasko. Czyli to, że mamy coś wypukłego, dzięki czemu możemy wykorzystać to na swoją korzyść. Taki wash po zaschnięciu zostanie ciemny w zagłębieniach, a na powierzchni pozostanie jasny. Aktualnie na rynku mamy również takie farby typu kontrasty bądź speed painty, które jeszcze przyspieszają bardziej ten proces, chociaż nie zawsze efekty są tak, cóż, spektakularne, jakby producent tam obiecywał, no i też nie są przede wszystkim tak bardzo uniwersalne jak washe czy zwykłe farby. Natomiast jest to taka podstawowa technika cieniowania po to, żeby figurka wyglądała na bardziej przestrzenną, no i po prostu wyglądała ciekawiej. Jak widzicie, również nakładam washa na elementy złote. Generalnie dobieram kolor washa do tego, co washuję, czyli niebieski, ciemno-niebieski wash na niebieskie elementy, a na złote brązowy wash. Jak tutaj mi się wylało trochę niebieskiego, to zgarnąłem i położyłem brązowy. I w takim stanie, moi drodzy, tak naprawdę trzeba trochę zostawić tą figurkę, dać jej przestrzeń. Oczywiście na koniec podstawka, tutaj jest po prostu czarny wash, tak dla uproszczenia, który jest nałożony na całą podstawkę, żeby ona też była fajna i wypukła. I jak to będzie wyglądać po wyschnięciu, zobaczycie niedługo. Mała przerwa na kącik chwały. Moi drodzy, oto lista najznamienitszych widzów mojego kanału, którzy regularnie wspierają moją pracę i wysyłają mi pieniądze. Tak jest. Zapamiętajcie te nazwiska, bo to dzięki nim Mini Emporium trwa, rozwija się, no i właściwie stał się bezkonkurencyjnym kanałem na naszym polskim YouTubie. Dla waszej wiadomości, są też tajni patroni, którzy woleli pozostać w cieniu, wiecie, tak rodzaj szarej eminencji, którzy też mnie wspierają, ale oni wiedzą, że ja wiem, więc po prostu wykonuję swoją robotę. This is the way. Wracając do samego malowania, to co wam pokazałem, to jest
proces, który wygląda, tak to wygląda mniej więcej do pewnego punktu, do pewnego poziomu. Później też zaczyna się trochę bardziej skomplikowana część, ale tak naprawdę otwiera się też morze możliwości przed wami w kontekście dalszego rozwoju. Jednak najpierw chciałbym wam powiedzieć, czemu moim zdaniem to jest naprawdę bardzo fajne hobby, bardzo fajne zajęcie, które powinno być chyba trochę bardziej docenione, a przede wszystkim fajnie by było, jakby się spopularyzowało. Po pierwsze, nie wiem jak wy, ale ja poznałem naprawdę sporo osób, które gdzieś tam miały bądź mają w sobie jakąś potrzebę kreatywnego wyrażenia siebie. Często jest tak, że biorą po prostu kartkę papieru, biorą ołówek, długopis, cokolwiek i pojawiają się problemy. Czyli co narysować? To jest raz. Dwa. Jak sobie poradzić z myślami i uczuciami, kiedy to, co chcieliśmy narysować, niekoniecznie wygląda tak, jak w naszej głowie, czyli po prostu brak skilla. A jak jeszcze dorzucimy sobie do tego porównywanie się, czego nie polecam, z adeptami i mistrzami malarstwa bądź rysunku z social mediów, to już po prostu klęska jest gotowa, nic tylko schować to do szuflady i w ogóle nikomu nie pokazywać. Tak naprawdę wydaje mi się, że chyba osoby najbardziej zdeterminowane i wytrwałe przechodzą przez ten etap i tylko trzymają sobie z tyłu głowy, że tak musi być, trzeba się nauczyć i to musi trwać. No bo właśnie o to chodzi, nie? Nikt nie rodzi się po prostu z takim absolutnym skillem, że za pierwszym razem, kiedy siada do zrobienia czegoś, okazuje się, że ma do tego predyspozycję i w ogóle wygląda to jak mistrzowska praca kogoś, kto spędził 20 lat nad płótnem, kartką, pędzlem, ołówkiem i tak dalej. Niewątpliwym plusem jakby rysowania jest chociażby to, że mamy niski próg wejścia, ale malowanie figurek wcale nie ma tak dużego, jak mogłoby się wydawać. Bo widzicie, tak naprawdę wystarczą 2-3 stówki na to, żeby zaopatrzyć się w jakiś taki początkowy zestaw rzeczy, które wam będą potrzebne i z czasem możecie sobie to rozwijać, ponieważ tak się składa, że mamy naprawdę multum różnych rzeczy. Mówię tutaj o akcesoriach, o różnych farbach, o różnych produktach, które nie są do końca farbami, dlatego określamy mianem produktu. W samych figurkach, pędzlach, tego jest mnóstwo i właśnie, dlaczego uważam, że ma 2-3 stówki to jest mały próg wejścia? Ponieważ biorę sobie jako punkt odniesienia innego rodzaju pasji, innego rodzaju hobby. Weźmy gaming powiedzmy, tak? Złożenie sobie peceta do gamingu to jest kilka tysięcy złotych. Do tego dochodzą jeszcze takie rzeczy jak odpowiedni monitor, jakieś takie rzeczy dodatkowe, żeby wasze stanowisko gamingowe wyglądało fajnie, na przykład fotel odpowiedni, tak? Tego trochę jest. No dobrze. Albo fotografia. Sam aparat cyfrowy, mówię na swoim przykładzie, no bo czymś to nagrywam, nie? Kosztuje też kilka tysięcy złotych. A gdybym chciał sobie na przykład kupić taki obiektyw, to muszę odłożyć przynajmniej kilkaset złotych, żeby móc takowy kupić. Oczywiście im lepszy obiektyw, tym jest to droższe. I powiem wam, że najdroższą rzeczą, jaka w tym hobby jest, tak naprawdę na dzień dobry, to jest kupienie sobie pierwszego aerografu oraz kompresora, co razem często wychodzi mniej niż taki jeden obiektyw, a to już są, wiecie, to już są narzędzia, które wam posłużą na lata. No i właśnie, to, że kupując te różne rzeczy, tak naprawdę robicie inwestycję wieloletnią. Przez to, że malujemy małe figurki, no to te farby służą długo, zużywają się powoli. Ja mam jeszcze farby, które mają chyba 6-7 lat, cały czas są w porządku i ich nie wymieniam. No akurat z nich rzadko korzystam, to dlatego. Wspominałem o tym syndromie białej kartki, czyli tym, że pojawia się przestrzeń i jak ją tutaj zagospodarować. Nawet jeżeli macie skilla, tak? Może być taka blokada, że nie wiem co narysować. W przypadku figurki tego nie mamy, ponieważ biorąc jakiś model, już mamy narzucony jakiś temat. To od nas zależy oczywiście interpretacja i przedstawienie tej postaci, którą będziemy malować, ale powiem wam tak, nie traktowałbym tego jako ograniczenie wolności twórczej, bardziej jako ramę, na której możemy się oprzeć. Bo właśnie to, przez to wydaje mi się, że malowanie figurek jest prostsze od rysowania bądź malowania na dzień dobry. Bo nie trzeba umieć rysować, malować, żeby malować figurki dobrze. Ja nie umiem na przykład. Nie umiem malować ani rysować. Chcę się tego kiedyś nauczyć oczywiście po to, żeby podszkolić się w swoim rzemiośle. Ale osiągnięcie naprawdę zadowalających rezultatów, takich satysfakcjonujących, nie wymaga dużo umiejętności. Właśnie między innymi dlatego, że macie postać, ona jest jakaś skonstruowana, stworzona i tak naprawdę przypomina to trochę kolorowanie kolorowanki na pewnym poziomie, tylko że w 3D. I od razu też chciałbym obalić jeden mit. To nie jest tak, że trzeba do tego jakiejś anielskiej cierpliwości. Jasne, pośpiech nie jest dobrym doradcą, ale to właściwie w każdej dziedzinie życia. Natomiast naprawdę, jeżeli macie chociaż
trochę czasu. Powiedzmy, nie wiem, jedną, dwie, trzy godzinki sobie dziennie przyjdziecie z pracy, będziecie chcieli odsapnąć i porobić coś innego, zakładacie słuchawki na uszy, siadacie i malujecie. I to leci. To leci. To nie jest tak, że się siedzi i dziubdzie, po prostu dziubdzia jeden element, trzy godziny, który jest tylko jakąś małą częścią figury. Znaczy, może inaczej. Można tak, oczywiście, że można, ale to nie jest reguła. To jest naprawdę fajne zajęcie w momencie, kiedy pada deszcz. A lada moment mamy jesień, potem zimę, nie chce się wychodzić, wiecie jak jest. Pokażę wam dalej, co robimy z modelem po tym, jak już został przyciemniony w odpowiedni sposób. I teraz jest taki czas na tak zwane highlighty, czyli rozjaśnienia. Najprostszym rodzajem rozjaśnień jest tak zwane krawędziowanie. Przy pomocy odpowiedniego pędzla, jak widzicie, on ma ostry czubek, ja po prostu przejeżdżam bokiem tego pędzla po krawędziach wszystkiego, co się tutaj znajduje. No i oczywiście używam do tego jaśniejszej farby niż to, co jest pod spodem. To jest właśnie najprostszy rodzaj rozjaśnień. Dzięki temu mamy ten kolor taki bazowy, który był pod spodem, czyli tak zwany midtone po angielsku. Mamy też zrobione cienie przy pomocy łoszy, jak widzicie te ciemniejsze plamy. No i właśnie rozjaśnienia, czyli highlighty. I dzięki temu figurka zyskuje na przestrzenności. To, co wam tutaj pokazuję, to jest taki najprostszy sposób malowania, nieskomplikowany, żebyście wiedzieli, że to naprawdę nie wymaga wiele pracy, żeby taki model, taka figurka wyglądała całkiem przyzwoicie. Cała zabawa polega na tym, że wraz ze wzrostem umiejętności zwiększa się po pierwsze zasób technik, z których możecie korzystać. Po drugie, możecie też wygładzać różne przejścia, robić gradienty. No i na przykład tak jak tutaj pozostawały mi plamy, tak możecie takich plam unikać poprzez dobranie nieco innych narzędzi czy właśnie technik. No ale nie chciałem niepotrzebnie komplikować tego filmu. Mam w zwyczaju mówić po prostu, że tak naprawdę od momentu zrobienia cieni to już można wyciągać figurkę w górę tak naprawdę w nieskończoność, czyli właśnie w kontekście tych highlightów i robić tam cuda niewidy. Jak widzicie, tutaj nakładam po prostu jaśniejszy kolor na czerwone elementy po to, żeby one również były bardziej wypukłe. Tutaj tak samo. Wszystko to, co wystaje, tak? Tam, gdzie jest coś wklęsłe, no to mamy tego łosza, tam jest ciemniej. To, co wystaje, chcę mieć jaśniejsze. To cała filozofia. Tutaj jeszcze tylko delikatnie przejeżdżam jaśniejszym szarym na tej części zbroi, którą uznałem, że tak właśnie ją pomaluję. Żeby też, to jest ważne, że jeżeli malujemy, to nie pomijamy żadnych elementów. Wszystko musi być troszkę rozjaśnione. No i tutaj właśnie przy pomocy troszeczkę innego pędzelka i trochę takiej bardziej suchej farby, to nie jest mokra farba, nakładam złoty kolor na zbroję po to, żeby ona się troszkę ładniej świeciła i w niektórych miejscach była delikatnie jaśniejsza. Ostatnim dobrym takim nawykiem jest zrobienie ranta na przykład czarno, po to, żeby ta figurka wydawała się czysta i bardziej elegancka. No i jak sobie widzicie, tak to wygląda po wyschnięciu. Nie jest to nic specjalnie trudnego. Wydaje mi się, że naprawdę każdy jest w stanie coś takiego zrobić, a im będziecie lepsi, tym będziecie w stanie malować coraz lepiej i robić coraz bardziej skomplikowane rzeczy, takie jak te. I tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli was zainteresowałem tym, co wam pokazałem i opowiedziałem, no to wejdźcie sobie na kanał, obejrzyjcie sobie resztę filmów i liczę na to, że teraz będziecie nieco lepiej rozumieć, dzięki temu kontekstowi, o czym ja właściwie mówię i o czym opowiadam. Ponadto mówiłem wam, że moim zdaniem żyjemy naprawdę w dobrych czasach, jeśli idzie o właśnie wejście w te hobby albo powrót do niego po latach. Ponieważ jest dużo osób, które, nie wiem, 20 lat temu malowało figurki w czasach, kiedy Władca Pierścieni był w kinach. I jeśli się zastanawiacie, czy by do tego nie wrócić, to myślę, że to jest naprawdę dobry moment. I dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że
teraz mamy na rynku naprawdę dużo produktów. Moim zdaniem jest ich na tyle dużo, jest, na tyle są różnorodne, że jest w czym wybierać, ale z drugiej strony nie ma takiego jeszcze zalania, że właściwie nie wiadomo za co się złapać. Mamy po prostu kilku czołowych producentów farb, kilku czołowych producentów modeli, tak samo akcesoriów, kilka firm, które są takie bardziej znane, no i satelity. Do tego mamy produkty, których nie było kiedyś, które ułatwiają sprawę. Idealnym przykładem są wasze, speed painty, kontrasty. Kiedyś takich produktów po prostu nie było, nie mieliśmy. Trzeba było bardziej kombinować. Kolejnym plusem jest to, że mamy dostęp do dobrej jakości produktu. Chodzi mi tutaj o wysokiej jakości pędzle, czy fantastyczne japońskie aerografy na przykład. Tak samo jak rozwiązania do aranżacji przestrzeni w waszym warsztacie czy w waszej pracowni, o czym nagrałem ostatnio film. Tego jest naprawdę sporo. Kolejny plus, dlaczego to jest dobry moment, to jest to, że mamy teraz bardzo dynamiczny rozwój druku 3D. Od razu mówię, ja się nie znam na druku, nie mam drukarki, ale mam u siebie na Discordzie cały dział temu poświęcony. I czasami jak czytam, co tam się dzieje, to widzę, że naprawdę chyba z roku na rok następuje progres w tej branży. Bardzo, bardzo szybki. Co tak naprawdę znowu rozszerza nam możliwości w kontekście tego, co chcielibyśmy pomalować. Weźcie sobie kwestie dotyczące produktów, których używamy do tego, żeby malować figurki. I pomnóżcie sobie przez ilość modeli z wszystkich wszechświatów, światów, uniwersów, jakie sobie możecie tylko wymyślić. No bo oprócz tego, że mamy główne takie trzony popkulturowe, jak chociażby Warhammer, to mamy właśnie niezależnych twórców czy modelarzy, którzy sprzedają pliki STL-owe, czy sprzedają swoje na przykład odlewy żywiczne, które już są też gotowe do malowania. I żeby tutaj daleko nie szukać, mamy taką series gry Wiedźmin, którą możecie sobie kupić na stronie firmy CD Projekt Red. Właśnie po piersie do malowania. Tak naprawdę wydaje mi się, że niezależnie od tego, jakie filmy bądź seriale lubicie, to znajdziecie jakąś figurkę z tym powiązaną, którą potencjalnie możecie pomalować. W niektórych przypadkach trzeba się po prostu trochę bardziej postarać i lepiej poszukać. No właśnie. I ostatni powód, dla którego uważam, że to jest idealny moment, to jest, będąc z wami absolutnie szczerym, kanały takie jak mój. O ile akurat na polskim YouTubie oprócz Mini Emporium tak naprawdę jest niewiele kanałów, które zajmują się tą tematyką, to na anglojęzycznym YouTubie natomiast znajdziecie potąd materiałów różnych i ciut jeszcze. Więc wiedza tak naprawdę jest na wyciągnięcie ręki, w większości przypadków jest za darmo. Bardziej takie specjalistyczne rzeczy, czy jakieś szkolenia online'owe, no to oczywiście, że są płatne, ale to sobie znajdziecie u ulubionych twórców. Niemniej mnóstwo rzeczy jest dostępnych za darmo na YouTubie, w internecie. Jak to mówią, kiedyś tego nie było. I teraz sprawa do moich regularnych widzów. Mówiłem o tym na początku filmu. Ja ten materiał nagrałem po to, żebyśmy mieli tak naprawdę coś, czym moglibyśmy wytłumaczyć, dlaczego malowanie figurek jest fajne naszym bliskim, znajomym. Albo ewentualnie, żeby podrzucić taki film komuś, kto mógłby być tym zainteresowany, bądź chciałby wracać po latach. W związku z czym, jeżeli macie kogoś takiego w swoim otoczeniu, komu albo chcecie przedstawić tą perspektywę nieco lepiej, dlaczego się tym w ogóle zajmujecie, albo chcecie kogoś potencjalnie zainteresować nowym hobby, to wyślijcie mu ten film, albo wrzućcie u siebie na tablicę. Nie wiem, w jakiś sposób po prostu możecie, zachęcam was do tego, żebyście w jakiś sposób go po prostu rozpowszechniali. On sobie będzie wisiał u mnie na kanale przypięty na górze. I ja to robię w ten sposób właśnie, żeby promować nasze hobby. Wspomniany wcześniej Henry Cavill też w różnych wywiadach nawiązuje do malowania figurek, czy wrzuca chociażby na swojego Instagrama czasami jakąś coś, co aktualnie maluje. I zdradzę wam, że chciałbym, żeby któregoś dnia malarstwo figurkowe wyszło z tej takiej niszy i weszło trochę bardziej do mainstreamu. I powiem wam, że uważam, że jest to do zrobienia, bo tak samo jak kiedyś słyszałem, jak to bardzo nierealne jest prowadzenie sensownego kanału o malowaniu figurek w Polsce, co jak się okazało, nawet da się z tego żyć, patrząc po moim przykładzie, tak też sądzę, że to też nie jest niemożliwe. Po prostu wymaga to odpowiedniego przygotowania, działań i czasu. Więc życzę sobie i wam, żeby tak kiedyś się stało. I dla wszystkich osób, które dotarły do końca tego filmu, napiszcie w komentarzu: wycieram pędzel o kciuk. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Trzymajcie się. Ciao.